Witajcie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić taki oto stolik z wykorzystaniem kapsli po piwie i żywicy epoksydowej. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy zabawy z naszym stolikiem. Kupiłam taką elastyczną taśmę, którą musimy przykleić do boku stolika. Ona tutaj ma dwa takie paski. Pod nimi mamy klej. Ściągamy. I musimy po prostu przymocować do naszego stolika. Dobrze dociskamy, żeby nam powstał taki rand. Później ułożymy kapsle. Dobrze dociskamy, żeby klej nam chwycił. Nie będzie jakiegoś dużego naporu, ale potrzebujemy naokoło właśnie takiego zabezpieczenia. Wysypujemy kapsle i musimy przetestować, ile będziemy potrzebowali kapsli i czy one nam się tutaj ładnie zmieszczą. Układamy je po prostu na próbę. Tak na chwilę obecną prezentuje się stolik z ułożonymi kapslami na próbę. Teraz pozostało nam już tylko przykleić kapsle. Ułożyłam kapsle na stoliku. Chcę, żeby w ten sposób właśnie na nim się prezentowały. Dajemy odrobinę kleju. Wyciskamy taką kubkę. I przyklejamy. Uzupełniamy wnętrze kapsli klejem. Delikatnie naciskamy. Obcieramy obłoczek i przechodzimy do następnego. Uzupełniamy nam taką banieczkę i następny. Teraz układamy kapsle z klejem w kolejnym rządku na stoliku. Już jeden rządek przykleiłam i przytwierdzamy kolejny. Ten klej nie łapie od razu, musimy chwilę poczekać, ale dla nas to tym lepiej, bo w tym czasie możemy jeszcze manewrować naszymi kapslami i ułożyć je w najlepszym położeniu. Tak na razie prezentuje się stolik. Przyklejamy dalej kapsle, jeden po drugim. Tak prezentuje się stolik po przyklejeniu wszystkich kapsli. Teraz nadszedł czas na żywicę. Tutaj mam żywicę epoksydową i utwardzacz do niej. Musimy połączyć zawartość obu butelek. Trzeba je odmierzyć, ale tutaj potrzebuję całej objętości, dlatego wykorzystam zawartość obu butelek w całości. Zakładamy ochronne rękawiczki. Przelewamy do miski.
I teraz zawartość drugiej butelki. I teraz, co bardzo ważne, całość musimy bardzo dokładnie wymieszać. Tak się prezentuje żywica po wymieszaniu. Teraz zalejemy ją stolik. Wylewamy żywicę na stolik. Delikatnie, małym strumieniem po całości. Tak prezentuje się stolik po zalaniu żywicą. Teraz zostawiamy go gdzieś na 24 godziny, żeby żywica nam stężała. Do stolika wrócimy jutro. Tak się prezentuje gotowy stolik. Powiem Wam, że jestem z niego naprawdę dumna i wygląda moim zdaniem bardzo imponująco. Tutaj z boku widać, jak bardzo ładnie zatopiły się nam kapsle w tej żywicy epoksydowej. Całość jest niepowtarzalna i naprawdę bardzo ciekawie się prezentuje. Mam nadzieję, że mój filmik Wam się spodobał i spróbujecie takiej zabawy samodzielnie w domu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam.